Dzień dobry, poniedziałek, 12 godzina, 12 dokładnie 22 i zaraz zaczynamy, bo mamy załadunek na 14, 25 km nieopodal. No dopiero się obudziłem, bo tam była lekka przeginka w nocy na tej Biedronce. Ogólnie byłem spóźniony godzinę, fart fartem, że mnie wpuścili, ale na rampie swoje zrobiłem, nie? No także kończymy tam dziewiątkę i będziemy jechać. Kończymy tam dziewiątkę i będę jechać 25 km nieopodal. A to jak widzicie, strasznie wieje, śmietnik przewrócony. Z okazji wyrzucenia śmieci. No widzicie, jak się znak trzęsie. Także wichura dzisiaj. Dobra, ogarniam się, bo trzeba jakoś wyglądać. Do zobaczenia. O, tu mamy kanapeczkę zrobioną. Świeżo zrobiona kawa. No i słuchajcie, wystartowałem, jadę na załadunek, mam 23 km i 33 minuty. Także będziemy zaraz na załadunku, nie wiem, czy tam można nagrywać, pewnie też nie, więc nie będę tego nagrywał, jak tam będą mnie ładować. Spotkamy się za chwilę. No i słuchajcie, do celu mam 443 km i 6 godzin 55 minut, plus jeszcze pauza. 45, nie, 30 sobie zrobię. Czekajcie, bo teraz robię młotki. Tak, robię sobie 30 po drodze, więc będę tam na plus minus 22.30. A awizację mam na 12 w nocy, także 22.30. Spokojnie wjeżdżam na Biedronkę i może mnie zdejmą wcześniej. Także będę miał jeszcze czas, żeby stamtąd odjechać i się wypauzować. Zlecenia na jutro jeszcze nie mam, w sensie na jutro, na pojutrze, bo jak tam dojadę, to się będę musiał wypauzować i będę musiał coś pewnie, no chyba że jakiś kruciak wpadnie, ale to wątpię. Zobaczcie, tutaj mamy korek na 3,5 km i prawie 6-7 minut, tak? Wszystko stoi tutaj w stronę Długołęki Wrocławia. Trochę mi się opóźni, kurczę bele. No nic, mam nadzieję, że to nie jest protest rolników, kurczę bele. Tak, widzicie, pogoda nie rozpieszcza, pada deszczyk. To jest codzienność w transporcie właśnie teraz w okresie zimowym. No i dojechałem na godzinę 21.45, ale teraz o 22.00 mają zmianę, no i nie wiem, czy mnie zdejmą, szczerze mówiąc, bo jestem 2 godziny przed awizacją, nawet trochę więcej. Poczekam, aż 22.00 zmieni się nowa zmiana i 5 po uderzam na bramę i zobaczymy, czy mnie wpuszczą, czy nie. O, i elegancko. Uwielbiam tą Biedronkę na Leśnej 33 w Wyszkowie. Słuchajcie, 2 godziny wcześniej można wjeżdżać. Fajnie, to rozumiem. Im szybciej pauza, tym lepiej. Trzeba iść spać normalnie jak człowiek. Dzień dobry, kolejnego dnia. Dzisiaj mamy wtorek i jest godzina 10.40. Byłem się zarejestrować, chłodnia schłodzona do minus tam, minimum minus 8 trzeba schłodzić, żeby tam się zarejestrować. I będziemy lecieć na Biedronkę do Gorzowa Wielkopolskiego. Kilometrów 488, tak widzicie. No i wyjeżdżam, szybka akcja, 20 minut z papierami i lecimy na Gorzów Wielkopolski, czyli tam A2-ką. Pod Poznań, przed Wrześnią skręcamy, żeby bramek nie płacić, żeby Kulczyka nie wzbogacać. Czy tam już sprzedał tą autostradę, no ale wiecie, o co chodzi. Droga jest autostrada. A poza tym te 20 minut, które tam stracę na objeździe, to nie zbawi mnie, a zaoszczędzę parę stówek, tak? Czy firma zaoszczędzi? Tak, jestem dobry. Firma zaoszczędzi. No dobra. Wiadomo jak jest. Jakbym prowadził firmę, to też bym tak kombinował. Zwłaszcza z tą autostradą, nie mówię o innych autostradach, które trzeba pewnie by było płacić, no ale wiecie, Kulczyka to Kulczyka, tak? Dobra, skręcamy tu. Tak można zacząć dzień.
A im wcześniej tam dojadę, tym lepiej, bo wiecie, o 23 to z parkingami to może być problem. A jeszcze jakby mnie zrzucali do 24, no to o 12 w tej okolicy tam jeszcze nie byłem, więc tam był jakiś Shell plus Orlen plus jakiś prywatny parking dla tirów płatny. Ale mówię, nie obczaiłem tego terenu, dopiero dziewicze tereny dla mnie jadę obczaić, rozdziewiczyć i będę miał zapisane w nawigacji lub w telefonie. Także zawsze tak robię, jak jadę w jakieś pierwsze miejsce, zapisuję sobie po prostu w Google albo w nawigacji, co gdzie jest. Także nie, trzymajcie się i lecimy na Warszawę. Na autostrady. Także jak widzieliście, zjazd jest zablokowany, nie ma przejazdu, traktory stoją na całym wiadukcie, w tamtą stronę również cała droga. I tak od A2 wszystkie zjazdy od Strykowa praktycznie są poblokowane, nie? Także jest to bardzo duże utrudnienie dla ciężarówek dzisiaj, dla kierowców z dostawami. I nie ukrywam, że ja też cały czas monitoruję Google'a i mapę, którędy dobrze objechać, pojechać, żeby dojechać. Ale się porymowało. No i tak, jak na razie A2 jest przejezdna i będziemy omijać jedną bramkę na Wrześni. Wracamy na A2 i lecimy dalej i zobaczymy, czy tam będzie przejazd. Bo dzisiaj jest po prostu ciężko. Zostańcie ze mną, bo dzisiaj się dzieje naprawdę. Kochani, ruszyłem właśnie z parkingu, miałem pauzę na Orlenie, 45. Sytuacja jest dzisiaj naprawdę nieciekawa na drodze. Sytuacja dzisiaj na drogach jest bardzo nieciekawa przez protest rolników. Nie miałem jechać na Wrześnie, tutaj ominąć jedną bramkę, ale obawiam się, że sytuacja jeszcze się może zmienić, bo tam mam jeszcze pół godziny i naprawdę tam te traktory co chwilę się zmieniają. Jakieś raz w jednym punkcie, raz w drugim. Tutaj zaraz za zjazdem na Biedronkę, tam w Kostrzyniu czy gdzieś tam. Tam jest też protest, także chyba polecimy cały czas A2, pomimo tego, że będzie to droższa wyprawa, no, z Warszawy do Gorzowa Wielkopolskiego. W dzisiejszym dniu nie ma innej opcji, po prostu trzeba robić wszystko, żeby dojechać i to na czas. Kombinować tak, żeby nie wpaść w jakieś protesty, bo jak nas zatrzymają, no to wiecie, to nie jest osobówka, że ja się wywinę i pojadę w drugą stronę. Także wolę się trzymać głównej drogi i po prostu jechać. I jak byłem teraz na pauzie, to sprawdziłem sobie i tam już tuż przed Biedronką, przed zjazdem jest już zablokowana trasa, więc S3 przy Biedronce już stoi. Pytanie tylko, czy ten zjazd jest odblokowany, czy tam żadna ciężarówka nie blokuje tego zjazdu, bo ja bym sobie poszedł lewym i po prostu zjechał tam i bym był na Biedronce, ale to już się dowiemy za niecałe 3 godziny. Jest godzina 15:32, więc oni na pewno tam jeszcze do 18 będą koczować ci rolnicy, więc strajk generalny dzisiaj na grubo dzisiaj przez rolników. Naprawdę robi się nieciekawie. Swoją drogą, nie wiem, czy to jest teren zalewowy, czy co to jest, wygląda jak jakieś zalane tereny, a nie jezioro, więc zobaczcie, to jakieś drzewa. Kilometry skręcam tutaj w stronę Gniezna, jadę jednak objazdem tej jednej bramki, nie będę za nią płacił i ryzykuję po prostu, że tam nie będą stali traktorami. Zresztą na Google Mapsie nie widać żadnych problemów, plus chłopaki na radio mówili, że jest przejazdna, więc nie ma się co czaić. Jedziemy objazdem, tą jedną bramkę obskoczymy, wrócimy na S-kę i później na A2 i znowu tam w stronę Świebodzina.
to jest jazda, komorniki zablokowane, totalnie. Komorniki zablokowane z jednej, z drugiej strony, nie? I się nie da przejechać. I obstawione przez policję, zobaczcie sami. Rolnicy na wiadukcie, policja. Tutaj mamy zablokowane. Z drugiej strony zablokowane. No także słuchajcie kochani, cały Poznań dookoła jest obstawiony przez policję. Wszystkie tutaj wiadukty, zjazdy. Wszyscy stoją na bombach i niektóre wiadukty są po prostu nieprzejezdne, tak tu widzieliście. No i słuchajcie, wybrałem teraz się zarejestrować. Ale do godziny 18 pracuje mroźnia, a następna zmiana przyjmuje od godziny 22, więc kazał mi przyjść o 22, więc nic, mamy 18.45, jak tu przyjechałem, kręcimy pauzę, 19, 20, 21, no to trójeczka mi wyjdzie, później się rozładuje i trzeba będzie szukać jakiegoś parkingu, no niestety, myślałem, że zdążę i mnie rozładują teraz, żeby znaleźć jakiś parking. Tam widziałem Shella, tam było kilka rajek wolnych jeszcze, ale o 24, jak już mnie stąd wypuszczą, wątpię, żebym coś znalazł, także będziemy coś kombinować. No nic, będziemy coś kombinować. Gdzieś trzeba się spauzować, nie? A na tej Biedronce się nie da. Bo nie. Bo tak jest na Biedronce. No nic, do zobaczenia później. Ładny to mnie to rybka, bo ja biorę na fakturę, tak? To jest porządna firma, w której pracuję. I tutaj się nie bawimy w takie rzeczy. I pytanie, czy ja tu będę miał miejsce? O dobra, jest parę rajek. Chyba od Shella się tu wjeżdża, nie? Ty, gdzie się do tego Shella wjeżdża? Tutaj? Kurwa, się w ogóle... Ludzie, zero w ogóle jakiejkolwiek informacji. Dobra, jest. Targowy, płatny. Super, tylko gdzie to, kurde? Czekajcie, bo tak, tu jest parking. I tu jest parking, ja nie wiem. Co, ja się zapytam jednak tutaj przy... Zapytamy się, żeby dokładnie wiedzieć, co idzie, jak. No i słuchajcie, trochę pasy mi piszczą, bo nie zapinam. Tutaj jest gdzieś rajka i tutaj jest płatny parking i tutaj gdzieś mamy mieć miejscówkę. Gdzie? W rajkach może? No i tak moi drodzy, szybko mnie zdjęli. 15 minut, tam było 16 palet, to dla nich. Papiery były w 5 minut. No i tutaj parking jest kilometr, 1,5 kilometra stąd. 40 zł za 12 godzin. No ale jest okamerowany, więc... Wziąłem na fakturę, nie będziemy się tutaj czaić. Lepiej zapłacić niż później mieć przygody jakieś, nie? Że coś zginęło czy coś. Nic, idę spać. Na razie.